Dzisiaj chciałbym zająć się, a właściwie wrócić do gry Grochów 1831, wydanej w systemie Napoleon, a dokładniej zająć się scenariuszem poświęconym bitwie pod Stoczkiem, opublikowanym w 44 numerze magazynu Taktyka i Strategia. W tamtym numerze znalazło się także mapa oraz żetony do tejże bitwy oraz dwa scenariusze. Pierwszy, przedstawiający położenie wojsk na samym początku starcia, kiedy to obaj dowódcy mogli jeszcze wykonać pewne manewry, przegrupowania itd. I drugi, przedstawiający sytuację dosłownie na 5 minut przed rozpoczęciem bitwy. I tenże drugi tutaj chciałbym zaprezentować. Sama bitwa była w sobie, jest w sumie dość ciekawym przykładem. Z jednej strony umiejętnego wykorzystania posiadanych sił, a z drugiej strony na odwrót całkowitego zadufania w sobie i lekceważenia przeciwnika. To drugie dotyczyło generała Geismara. Jego działania od samego początku, kiedy zaobserwowano jego jednostkę, złożoną zresztą wyłącznie z kawalerii, dość niepokoiły polskie dowództwo, które szukało sposobu, aby zająć się tym dość ruchliwym rosyjskim grupowaniem. Kilka razy planowano uderzenie na Geismara, między innymi wojskami dowodzonymi przez Rzymińskiego, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Geismar po wykonaniu swoich działań dołączył do głównej grupy wojsk 6. Korpusu Armii Rosyjskiej, po czym dowiedziawszy się, że niedaleko znajdują się polskie jednostki kawalerii generała Dwernickiego, postanowił na nie uderzyć. Zresztą Dwernicki miał podobne plany. Będąc jednym z tych polskich generałów, którzy przejawiali zdecydowanie ofensywnego ducha, kiedy zorientował się, że niedaleko znajdują się jednostki Geismara, postanowił wykorzystać okazję i na nie uderzyć. Po stronie Dwernickiego stała przewaga liczebna. Miał niemal dwukrotnie więcej ludzi, co Geismar. Natomiast problemem było to, że korpus, a właściwie grupa Dwernickiego składała się początkowo z jednostek świeżo formowanych. Były to 5. i 6. szwadrony poszczególnych pułków, które formowano już po wybuchu powstania. Dopiero w miarę czasu grupa Dwernickiego była wzmacniana kolejnymi formacjami, w tym piechotą i artylerią. Ostatecznie Dwernicki ruszył na Geismara, planując zaskoczyć go, jednakże Geismar okazał się mieć szczęście i przechwycił jednego z żołnierzy Dwernickiego, od którego Rosjanie poznali plany Polaków. W efekcie czego do starcia, do którego doszło, nie było zaskoczeniem dla żadnej ze stron. Obie miały okazję zaplanować sobie wcześniej. Geismar od początku lekceważył Polaków, nie miał o nich wysokiego mniemania, a do tego dochodził fakt, że dowodził jednostkami uchodzącymi za elitarne w rosyjskiej armii, czyli strzelcami konnymi, formacją, która była przez długi czas takim oczkiem w głowie cara, a która paradoksalnie, dla której paradoksalnie miały nadejść właśnie złe czasy. Geismar przygotował bitwę, zakładając uderzenie z dwóch stron. Liczył, że tym samym będzie w stanie zaatakować Polaków z dwóch kierunków, pobić ich, otoczyć i zniszczyć. Problem w tym, że oddał tym samym Polakom możliwość stoczenia bitwy z położenia środkowego, w której to Polacy byli w stanie walczyć kolejno z każdym zgrupowaniem rosyjskim i niszczyć je indywidualnie. A fakt, że przewaga liczebna niemal dwukrotna była po stronie Polaków, przemawiał tu zdecydowanie na korzyść Dwernickiego. Zresztą Dwernicki, będąc, jak powiedziałem, z jednej strony dowódcą agresywnym, a z drugiej strony utalentowanym, wykorzystał to, co dał mu przeciwnik w 100%. Najpierw stoczył zwycięską walkę z jednym z zgrupowań, które jako pierwsze przybyło na teren bitwy, dodatkowo przybyło w terenie skrajnie niekorzystnym, ponieważ musiał poruszać się w wąskim terenie pomiędzy wzgórzami, lasem z jednej strony, a bagnami z drugiej strony, co ograniczało swobodę działania. Natomiast pokonawszy je, był w stanie rozwinąć swoje siły przeciwko drugiemu zgrupowaniu dowodzonemu bezpośrednio przez Geismara, które nie było w stanie udzielić wsparcia bitemu skrzydłu. W efekcie czego doszło do bitwy, w której Polacy odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Zwycięstwo, trzeba zaznaczyć, które nie miało jakiegoś istotnego wpływu strategicznego na przebieg działań wojennych w trakcie pierwszego etapu powstania listopadowego, natomiast jego dalekosiężne skutki były znaczące.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, było to pierwsze poważniejsze starcie w tym powstaniu, a nawet i starcie zwycięskie dla Polaków. To pomogło polskim generałom, zwłaszcza tym najwyższym dowódcom oraz sztabowcom typu Chłopicki, Prądzyński, Chrzanowski i tak dalej, przełamać taką barierę psychologiczną, która trzymała ich od początku, mianowicie, że my tutaj, małe państewko, ruszamy na wojnę przeciwko imperium. Owszem, Chłopicki zakładał, że będziemy się bić, nawet być może zakładał, że gdzieś tam coś się uda, natomiast do historii przeszło jego powiedzenie, że aby przegrać z honorem, parę tysięcy żołnierzy trzeba na polu bitwy zostawić. Natomiast tutaj nagle okazało się, że Polacy, i to w starciu z taką formacją elitarną, są w stanie walczyć i wygrać. To było dość znaczące i zresztą sprawiło, że bitwa ta bardzo szybko została rozpropagowana wśród Polaków, przeszła takiej do swego rodzaju legendy powstania styczniowego, powstania listopadowego, zapisała się w różnych wierszach, piosenkach, pieśniach i generalnie stała się symbolem. Drugi dalekosiężny skutek tejże bitwy oraz paru innych kolejnych starć powstania listopadowego to w zasadzie zmierzch rosyjskich strzelców konnych jako formacji. Formacja, tak jak wspomniałem, uważana w Rosji za elitarną, stworzona w okresie wojen napoleońskich i rozwijana od tego czasu bardzo mocno, okazała się w starciach z Polakami z wielu powodów niewystarczająca. Po pierwsze, kiepskie wyszkolenie żołnierzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę bezpośrednią. O ile od strony strzeleckiej trudno im było czegokolwiek zarzucić, tak w momencie, kiedy dochodziło do starć bezpośrednich na zimną stal, Polacy górowali nad Rosjanami zdecydowanie. Szczególnie, że na przykład polscy ułani bardzo często wyposażeni byli w lance, w które rosyjscy strzelcy konni też byli czasem wyposażeni. Problem w tym, że były to lance po pierwsze do gorszej kategorii, po drugie krótsze, a po trzecie Rosjanie nie za bardzo przykładali się do szkolenia w walce nimi, w efekcie czego często odrzucali je przed nawet rozpoczęciem starcia. Po drugie, kwestia koni. Rosyjskie konie były dobierane bardzo często pod kątem okazałości. To musiały być duże, piękne ogiery, które na paradach, rewiach prezentowały się świetnie. Bardzo często w tym okresie wykorzystywano rosyjską kawalerię właśnie do wszelkiego rodzaju parad i rewi. Rewi, które często polegały na przykład na symulowanych starciach, podczas których kawaleria szarżowała na linię czy czworobok swoich żołnierzy, po czym zatrzymywała się oczywiście elegancko tuż przed frontem tejże formacji. Konie nabierały przyzwyczajeń zgubnych, bo dochodziło do sytuacji, w których już w trakcie rzeczywistych działań wojennych kawaleria rosyjska ruszała do szarży, po czym konie przyzwyczajone zatrzymywały się dosłownie przed frontem przeciwnika. Tak, były takie sytuacje. Poza tym te wielkie rzeczywiście ogiery okazywały się często wolniejsze i mniej zwrotne w starciu z może i mniejszymi, ale szybszymi konikami używanymi przez polskich ułanów i strzelców konnych. To wszystko doprowadziło do tego, że po powstaniu listopadowym następuje bardzo szybki zmierzch tej formacji w armii rosyjskiej. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie ogólne tło tej bitwy, natomiast zajmijmy się tym scenariuszem. Myślę, że tutaj już dobrze widać problemy rosyjskie, czyli fakt, że Rosjanie muszą walczyć dwiema oddzielonymi od siebie formacjami, które oddziela bardzo trudny teren, uniemożliwiający im na przykład współdziałanie. Natomiast Polacy są względem siebie blisko i mogą sobie w razie czego pożyczać jednostki z każdego zgrupowania, gdyby zaszła taka potrzeba. Jeżeli chodzi o liczbę, także widać przewagę Polaków, zwłaszcza, że po stronie rosyjskiej mamy wyłącznie do czynienia z jednostkami kawalerii i artylerii, natomiast Polacy dysponują także trzema batalionami piechoty, które w razie czego mogą służyć za osłonę dla wycofującej się i chcącej się zreorganizować jazdy. Jeżeli chodzi o warunki zwycięstwa, to są one dodatkowo trudne. Punkty zwycięstwa dostajemy za zniszczone jednostki przeciwnika oraz za takie, które zostaną zmuszone do odwrotu poza planszę. Natomiast najwięcej punktów zwycięstwa można zdobyć w przypadku Rosjan za zdobycie miejscowości Zabielec, Górzenica i Stoczek, które jednak są bardzo trudne dla Rosjan do opanowania. Tak naprawdę Rosjanie większe szanse mają, jeżeli uda im się doprowadzić do licznych starć i w tych starciach wygrać. We pozorom nie jest to bitwa bardzo mocno jednostronna. Może taka być, bo grałem w tą bitwę 3 razy, 2 razy wygrali z Polacy i to tak zdecydowanie, raz minimalnie wygrali Rosjanie.
Wynika to z tego, że rosyjskie i polskie jednostki kawalerii mają dokładnie taką samą siłę. Wszystkie one mają po 3 punkty siły, w efekcie czego w starciach bezpośrednich, zwłaszcza na początku, mamy często stosunek sił 1 do 1, gdzie po prostu szczęście kostkowe, szczęście wojenne, jak to woli, może o wszystkim decydować. Dopiero potem, jeżeli jedna ze stron zacznie zyskiwać przewagę, to sytuacja może ulec zmianie i rzeczywiście jedna ze stron ma szansę wygrać. Jak powiedziałem, u mnie to bywało różnie. Natomiast Polacy mają tutaj zdecydowanie łatwiej. Więc to by było tyle tak tytułem wstępu. Możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka zaczyna się w etapie 6, a kończy w etapie 14, więc nie jest szczególnie długa. Na planszy także nie mamy znowu aż tak wiele jednostek. Po stronie rosyjskiej mamy jeszcze dwa szwadrony strzelców konnych, które dopiero wchodzą w trakcie starcia. Po stronie Polaków wszystkie jednostki są już na planszy na początku scenariusza. Rozpocznijmy zatem starcie. Tutaj sobie punkty siły jeszcze na tych mam. Ktoś z tego czasu na Face'a wrzucił coś takiego, czyli wszystkie tabelki z 44 numeru TIS-u na jednej kartce. Fajna sprawa i polecam poszukać, bo przydaje się. I tak, zaczynamy w 6 etapie. W pierwszym etapie inicjatywka automatycznie należy do Polaków, więc nie muszę wysprawdzać tej kwestii. W pierwszym etapie zawsze też wszystkie jednostki są dowodzone, więc tutaj też nie mamy tego problemu. Może nawet trochę obniżę kamerkę, żeby było pewne rzeczy lepiej widać. Spróbuję. O! O! Myślę, że tak będzie optymalnie. I teraz tak. Czyli przechodzimy automatycznie do fazy ognia artyleryjskiego Polaków. Polacy mają dwie jednostki artylerii, ta do nikogo sobie nie postrzela, bo ma na drodze choćby las, natomiast ta jak najbardziej ma tutaj naprzeciwko siebie rosyjskich strzelców konnych i rosyjską artylerię, do których może spróbować prażyć. Wezmę sobie na cel rosyjskich strzelców konnych, zobaczymy, czy mi się uda. O, proszę. O, przepraszam, nie położyłem tego tu, gdzie powinienem. No proszę, 12. To się szczęśliwie zaczyna rozrywka dla Polaków. Polska artyleria Majora Rosjana ma tylko jeden punkt siły, co prawda. I strzela z odległości jednego pola, ale strzela do strzelców konnych w lesie, więc mam minus 1, a zatem mam 11. 11 z jedynki z artylerii lekkiej z minus 1 oznacza T minus 1. Czyli Rosjanie na dzień dobry ponoszą jedną stratę, co jest drugi szwadron. 2SK. I wykonajmy dla nich teraz test morale. 9. Ha. Czyli artyleria ich jeszcze na dodatek trochę zdezorganizowała. Super. W tej grze te pojedyncze punkty zwycięstwa, przepraszam, punkty siły są dosyć istotne, bo jak wspomniałem, tutaj wszystkie jednostki mają na starcie kawalerii po 3 punkty siły. Piechota trochę jest silniejsza, ma 4 punkty siły, ale generalnie nawet pojedynczy punkt siły odgrywa o wiele większą rolę niż w bitwach typu Wawel, Grochów i tak dalej, gdzie często jednostki zaczynają z 6, 7, 8, a jednostki piechoty czasem nawet z 10 czy 12, w efekcie czego na początku strata jednego punktu siły często jest ledwie zauważalna, natomiast tutaj jest już trochę inaczej. Ok, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ostrzał artyleryjski. Przechodzimy do polskiej fazy ruchu. Więc tak, tutaj mam polskich ułanów. Tutaj mam też ułanów i tak. 1, 2 i wejście na las kosztuje kawalerzystów sporo, pamiętam, teraz zobaczę. Kawaleria plus 2, czyli łącznie i tu są tu plus, czyli 3 i 3. Dobrze, to wystarczy, mogą tutaj wejść. Następnie tak, tą kawalerią chcę wejść tutaj, deklaruję szarżę, bo to ten czysty. Rosjanie deklarują kontrszarżę. W przypadku szarży i kontrszarży na to samo pole wchodzi zawsze atakujący, czyli w tym przypadku jednostka kontrszarżująca, a zatem nasi Rosjanie, Polaków też oczywiście przykrywam w tej sytuacji żetonem szarży i rozgrywamy szarżą. Co prawda po stronie rosyjskiej walczą strzelcy konni, ale jako że oni szarżują, to wtedy w takich sytuacjach nie rozstrzygamy walki karabinowej. Więc mamy 3 na 3, co daje nam 9 na 9. Modyfikatory w czasie wszystko się zeruje, więc jest czyste 1 do 1, bez żadnych modyfikatorów. Po prostu wykonujemy rzut kością, żeby zobaczyć, co się stało.
Wypadła czwórka. Czyli test morale, test morale. Oznacza to, że żadna ze stron nie zmusiła przeciwnika do odwrotu, więc zdejmujemy z obu żetony szarży i testujemy morale. Najpierw dla Rosjan z dali, teraz dla Polaków z dali. Następnie sprawdzamy straty. Każda ze stron miała po 9 punktów siły, a zatem Polacy, więc sprawdzamy straty najpierw rosyjskie w wierszu 9-10. 5 bez strat, fatalnie. Straty polskie 3 też bez strat. Nawet panowie nie mieli się okazji porządnie pobić, jak widać. I teraz tak, jako że nie udało się odrzucić przeciwnika, to obie te jednostki pozostają tu, gdzie są w tym momencie. I są już tutaj do końca fazy walki, fazy ruchu. Następnie ta polska piechota. Ja myślę, że ja wyjdę przynajmniej częścią jej z czworoboków. I tak, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich pozostawię tutaj w czworoboku jako taką, powiedzmy, osłonę dla moich sił, gdybyś była potrzebna. Może być, diabli wiedzą. Rusjana może nawet przesunę tutaj, żeby wziął udział w tej walce, bo i tak będzie miał swoich chłopaków w zasięgu. I teraz przejdźmy do drugiej części polskiej formacji. Kłóci mnie, żeby od razu rozpocząć na ostro, czyli od szarży na Rosjan, póki są słabi. I myślę, że to jest dobry pomysł. Jeden żeton szarży poproszę. Dwa, trzy. Rosjanie deklarują kontrszarżę, czyli sytuacja identyczna jak poprzednio. 1-1. Wszystkim, Rosjanie są stroną atakującą. Wszystkim rozstrzygnie tak naprawdę rzut kością. Źle. Znaczy no, źle dla Rosjan. Jedynka oznacza w tym przypadku 0-3. T1 plus T. Czyli dla Polaków test morale z dali. Dla Rosjan natomiast odwrót o jedno pole i test morale. Z dali. Odwrót o jedno pole. Tracą żeton kontrszarży. Natomiast Polacy zachowują żeton szarży i przesuwają go tutaj. I wykonują test. Sprawdzamy teraz straty. Polacy mieli 9 punktów siły. Rosjanie zresztą też. Więc sprawdzamy straty obu wierszył 9-10. Straty rosyjskie 6 w wierszu 9-10 oznacza 1 punkt siły. Czyli to był 2 SKW. Straty polskie 8 w wierszu 9-10 to jest też 1 punkt siły. To był 3-2 SK. OK. Kontynuuję działania Polakami. 1, 2, 3, 4 i tutaj poproszę żeton szarży. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I Dwenicki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On jedzie po drodze w tej sytuacji, nie musi płacić za zwroty. I jego artyleria. 1, 2, 3, 4. Dobra, w tym sposobem trochę przesunąłem Polaków do przodu. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch. Mogę przystąpić, a tutaj zapomniałem umieścić żeton szarży. Mogę przystąpić do rozstrzygania walk. Tak? Tak. Zacznijmy tutaj. Rosjanie są atakowani, nie kontrszarżują. Już wcześniej kontrszarżowali, więc nie mogli po raz drugi. Ale mają za to białą gwiazdkę, więc mogą dwa razy ostrzelać Polaków. Najpierw ostrzeliwują tych, czyli strzelają raz z siłą 3 pudło. Teraz biorą na cel tych
też strzelają z siłą 3 pudła. No, umówmy się, w przypadku, przepraszam, oni nie, oni, czy oni strzelają z siłą 3? Tak, z siłą 3. Nie, 2. Strzelali z siłą 2, przepraszam was bardzo, z siłą 2. No tej sytuacji potrzebowaliby wyniku 12, aby uzyskać trafienie, czyli macie, ciężko to widzę. I teraz Polacy. Tu mam 3 razy 3, czyli 9. Tu mam 3 razy 2 chyba. Czy oni chyba ponieśli stratę? To jest tak, czyli 6, czyli 15. I tu mam 9, 15 plus 9, to jest 24. 24 na 2, to jest 10 do 1. Takiego wyniku być nie może, bo znaczy maksymalny stosunek sił dopuszczalny z modyfikatora to jest plus 4, więc mam plus 4. Następnie za szarże. W szarże uczestniczy co najmniej 5 punktów siły lekkiej kawalerii, czyli plus 2. Czyli mam, bo liczymy tą siłę bazową ich, ale i tak jest co najmniej więcej niż 5 punktów siły, więc mam plus 2, a zatem mam plus 4 plus plus 2, czyli plus 6. No, ciężko widzę sytuację Rosjan po tym. 6 plus 2, 8. Czyli wynik 8 oznacza 1D i TP. Czyli Rosjanie się wycofują, są dezorganizowani, natomiast Polacy, jeżeli którzy chcą wykonać pościg, powiedzmy, że tylko tymi ułanami będę chciał wykonać pościg, muszą przejść test morale. No, nie wyszło im, czyli nie wykonują pościgu. Pozostałymi jednostkami deklarowałem, że nie będą się ścigać, a zatem zdejmuję żetony szarży. I to by było tyle, jeżeli chodzi o walkę. Teraz straty. Polacy mieli 24, co daje im wiersz 24-26, a zatem mają spore szanse zadać ruskim bolesne straty. Przy wyniku 9, 24-26 oznacza 3 punkty siły. Czyli ci strzelcy konni idą w ogóle do piachu. To było 2 SKW. A Rosjanie zamieli 2 punkty siły, więc straty Polaków w wierszu będą 1, 2 i 6 bez strat. Nice. Do kolejnego starcia dochodzi tutaj. Polacy mają 2 jednostki ułanów, Rosjanie jedną strzelców konnych i ci strzelcy konni mogą ostrzelać Polaków. Najpierw tu, a potem tu. 2 razy za każdym razem z dwójki. 5 i 5 bez rezultatu. Polscy ułani mają 6 punktów siły, rosyjscy strzelcy konni 2, co daje nam 3 do 1, czyli plus 3, za dowódcę plus 2, czyli plus 5, za atak na jednostkę zdezorganizowaną plus 1, czyli plus 6, a przepraszam, błąd, wielki błąd. Czemu błąd? Ponieważ muszę zaatakować wszystkie jednostki, które są w strefie kontroli, więc tymi muszę zaatakować tą artylerię, tymi mogę zaatakować tych strzelców konnych. Ok, zatem tak, 3 na 2 to jest 1,5 do 1, czyli plus 1. Następnie atak na jednostkę zdezorganizowaną to jest plus 1, czyli plus 2 mam. I atak kawalerią w lesie to jest plus, to jest minus 4. Czyli mam minus 2 dla Polaków. No to nie będzie łatwe. Mam minus 2 i wyrzuciłem 3. Minus 2 i 3 to jest 1, czyli 1 plus te dla Polaków i te dla Rosjan. Więc najpierw test morale dla Rosjan. 8, czyli są rozbici. Tak i tak. A teraz test morale dla Polaków, 10, też im nie wyszło i też i cofają się o jedno pole. No ciekawa sytuacja się zrobiła, ale lasek się oczyścił, tyle dobrego. I teraz straty. Polacy mieli 3 punkty siły, ale mają minus 4 za las, czyli schodzą do najniższego poziomu 1-2, niżej się nie da, 10. To i tak udało im się raz ruskich kopnąć. To jest fajnie. Paru Moskali out, 2 SKP. A Rosjanie mieli 2 punkty siły, czyli wiersz 1-2 i plus 4 za las, czyli 1-2-3-4, czyli wiersz 9-10. No to mogą Polakom nabruździć. 8 przy 9-10. Na szczęście tylko ułani 1 punkt siły. 3-2-U. Ok. Następnie tutaj. Ci ułani szarżują na działa.
Działa oczywiście strzelają. 10. No, no. Działa paszkowa, mają 2 punkty siły. Cel, więc zobaczmy. Siła 2. Zasięg jednego pola 10. T minus 1. Czyli Polacy ponoszą jedną stratę i muszą. A przepraszam, tu jest. Tu są wzgórza, czyli minus 1, czyli 9. Czyli test ma dla Polaków tylko. A i tak nie zdali, proszę. Czyli jednak działa swoje zrobiły. Zatem obracam ich na stronę dezorganizacji. I teraz tak. Polacy mają 3, rosyjska artyleria ma 1, bo artyleria samodzielnie walcząca ma zawsze 1, czyli mam 3 do 1. 2 do 1 za atak pod górę i plus 2 za dowódcę, czyli 5 do 1. Znaczy plus 5. 8. 8 oznacza 1D, czyli Rosjanie są dezorganizowani i teraz, jeżeli Polacy nie zdadzą testu, jeżeli Polacy zdadzą test i zajmą to pole, to artyleria jest eliminowana, bo artyleria jest autentycznie, automatycznie eliminowana, jeżeli jest zmuszona do odwrotu, a przeciwnik może zająć to pole. Więc test morale dla Polaków zdany tym razem, więc rosyjska artyleria jest eliminowana. Polacy wchodzą na to pole. Musimy jednak rzucić jeszcze na ewentualne straty Polaków. Artyleria rosyjska miała 1, czyli wież 1, 2 i za atak pod górę plus 1, czyli wież 3, 4. 3, 4, 8. Było blisko, ale bez strat. Bo wtedy rzucalibyśmy także na straty dla polskiego dowódcy. I teraz ostatnia walka tutaj. Najpierw rosyjscy strzelcy konni strzelają do Polaków 2 razy. Trafili. I drugi strzał, pudło. Czyli polscy 3-3U ponosi jedną stratę. I teraz tak. Rosjanie mają 3 punkty siły, Polacy 2 punkty siły, czyli Polacy mają minus 1. Czyli wynik, stosunek sił to jest 1 do 1,5 na korzyść Rosjan, czyli Polacy atakują z modyfikatorem karnym minus 1, rzucają 5, 5 minus 1, 4, czyli bez odwrotu każda ze stron wykonuje test morale. Polacy nie zdali. Rosjanie zdali. Teraz straty. Polacy mieli 2. Bez strat. Rosjanie. Rosjanie mieli 3. Także Polacy bez strat. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o działania Polaków w pierwszym etapie. Możemy przejść do działań rosyjskich. No tak. Więc wycofam dowódcę tutaj, aby spróbował pozbierać swoich rozbitych chłopaków możliwie skutecznie. Następnie tych kawalerzystów rosyjskich wpuszczę tutaj. Co prawda to są wzgórza, więc Polacy nie mogą kontrszarżować. Mając nadzieję, że być może w ten sposób coś się uda, natomiast tutaj będę próbował zaatakować tych polskich ułanów, licząc na cud. Rosyjską artylerią... Aha, na początku mogę jeszcze w ogóle strzelać z rosyjskiej artylerii. Zapomniałem o tym w ogóle. Więc rosyjską artylerią spróbuję ostrzelać tych Polaków. Oni są już dezorganizowani, więc jest szansa, że może im trochę bardziej nabłużdżę. Nie z takimi rzutami. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o rosyjski ruch. Przechodzimy do rosyjskiej walki. Najpierw tutaj. 3 na 2. Przepraszam, najpierw ostrzał rosyjskich strzelców konnych. 10. No nie mówcie, że im się uda. 3. Nie, musieliby mieć jeszcze 11. Ale było blisko. Drugi strzał. Pudło. OK, więc atakują siłą 3 przeciwko sile 2, zatem mają 1,5 do 1, czyli plus 1 i atakują jednostkę zdezorganizowaną, a zatem mają także plus 1, czyli atakują łącznie z modyfikatorem plus 2. 5, czyli znowu taka sama sytuacja jak poprzednio. Każda ze stron na tym samym polu, testy morale. Dla Polaków było blisko, ale zdali. Dla Rosjan zdali. A zatem tylko straty. Rosjanie mieli siłę 3. 7 przy 3 bez strat. Polacy 2 bez strat. Kolejna walka tutaj. Rosjanie mają, najpierw strzelają. Ta jednostka jeszcze w ogóle nie była używana, więc ma pełną siłę 3. Strzela 2 razy. 1, 2 bez efektu. A następnie atakuje. Atakuje z siłą 3.
przeciwko Polakom 3-1 u też siło 3, czyli 1 do 1. Rosjanie mają minus 1 za atak na wzgórza i plus 1 za atak na jednostkę zdezorganizowaną, czyli łącznie 0. A zatem bez modyfikatorów rzucanych kością wypadło 3, no to tak nie za dobrze. Najpierw testy morale. Dla Polaków zdany, dla Rosjan zdany. A zatem Rosjanie muszą się cofnąć o jedno pole. Polacy mogą wejść tutaj i myślę, że to zrobią. Tylko. Ha, 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 chwilka. Bo jak tu wyjdę, nie będę ścigał. Bo jak tu wyjdę, to wszystko, mój zasięg dowodzenia mocno poleci, więc nie będę ścigał. Natomiast policzmy straty. Polacy mieli 2 i mają plus 1 za ten, czyli 3, 4 i 11. Ha. Rosjanie ponoszą 1 punkt siły, 2 SKP, to jest nie, 3 SKP, 1 i straty rosyjskie. Rosjanie mieli 3, minus 1 za wzgórza, czyli 1, 2, wiesz, bez strat. Ok. To nam zamyka rosyjskie działania i pierwszy etap gry. Możemy przejść do etapu drugiego. Wykonajmy rzut najpierw na inicjatywkę dla Polaków. 3 mane, dla Rosjan 2. No to Polacy i tak zachowali inicjatywę. Ok. Zajmijmy się reorganizacją. Najpierw dowodzeniem. Polski dowódca jest tu, więc 1-2. Kto tu jest niedowodzony? Oni są niedowodzeni. Następnie ten batalion także jest niedowodzony. Teraz Dwernicki. Dwernicki tych ma w zasięgu. Ten jest niedowodzony. Teraz Rosjanie. No tu jest gorzej. Ta artyleria jest niedowodzona. I ci strzelcy konni są niedowodzeni. Co prawda w tym systemie brak dowodzenia nie jest tak bolesny jak w niektórych innych grach, gdzie często zwłaszcza XVIII-wiecznych, gdzie taki brak dowodzenia potrafi nam unieruchomić jednostkę całkowicie, natomiast no, bywa bolesny. Ok. Następnie reorganizacja. Polacy. Mogę spróbować zorganizować tych ułanów, co skwapliwie uczynię. 6. Udało się. Następnie tych także. Tu będę miał dodatkowy modyfikator. Minus 2 za obecność dowódcy. 7, czyli pozbierani do kupy. Tych nie mogę, bo są na polu sąsiednim do jednostki przeciwnika. Następnie tutaj mam rozbitych, ale mam dowódcę, co mi daje minus 2. No proszę. Gdyby to był Advanced Squad Leader, to by dodatkowo jeszcze dostali bonusik w postaci awansu jakiegoś. Chociaż nie dostaliby, bo zbierał ich dowódca. Dostaliby tylko, jeżeli by się sami pozbierali. I teraz tutaj tych Polaków mogę spróbować pozbierać. No tu mi się nie udało akurat. Więc przechodzimy do fazy ostrzału artyleryjskiego. Polacy nie mają gdzie za bardzo strzelać. Tej artylerii blokują widoczność ci kawalerzyści. Tej artylerii z kolei wzgórza. Więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o fazę ostrzału artyleryjskiego. Przechodzimy do fazy ruchu Polaków. Rozpocznijmy manewry tym skrzydłem. Wjadę tą kawalerią tutaj i od razu dostaję się pod ogień artylerii rosyjskiej. Zobaczmy, czy mi to coś zaszkodzi. Nie szczególnie. Tak samo tymi tu. Tutaj. I Dwernicki niech dowodzi. Polska artyleria. 1, 2, 3. Ok. To by było tutaj wszystko. Następnie to skrzydło. 1, 2, 3, 4. 1, może nie, 1, 2, 3. Piechotą zaatakuję tutaj. Ruskich od tyłu. Tym z kolei zdejmuję żeton czworoboku i wejdę tutaj. Nie mogą oni już kontrszarżować, ponieważ są w strefie kontroli tej polskiej piechoty. Czyli czworoboki już out z planszy. Ci polscy kawalerzyści, zaraz, las,
Ile kosztował dla ułanów? Plus 2. Czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tych strzelców konnych mogę spokojnie odesłać do Dwernickiego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I polską artylerię przesunę tutaj. Ok, to by był cały ruch Polakami. Mogę przystąpić do walk. Najpierw tu. Oba polskie bataliony atakują tych rosyjskich strzelców konnych. Więc tak, najpierw strzela batalion 4-5. On ma siłę 4. A, niestety. Teraz ten batalion 4-6. Też nic się nie popisał. I rosyjscy strzelcy konni 9 i 8, czyli bez efektu. Ok, polskie bataliony mają po 4 punkty siły. Rosyjscy strzelcy konni mają 3 punkty siły, czyli mam 8 na 3. To mi daje 3 do 1, czyli plus 3. Atakuję z tylnej strefy dodatkowo, więc mam plus 2. A zatem łącznie Polacy mają modyfikator plus 5. Jednak Rosjanie się bronili całkiem nieźle. Zaledwie 6. 6 oznacza 1 T i T. Czyli najpierw test morale dla Polaków. 10. Nie zdali. Następnie tu. 5. Zdali. I teraz test dla Rosjan. 6. Zdali. I muszą się cofnąć o jedno pole. Tylko czy można się cofać na bagna? Wycofanie. Z wyjątkiem terenu niedostępnego. Nie, dla kawalerii bagna są dostępne. Zawody kosztują 6 punktów ruchu, ale są dostępne. Więc tym batalionem wykonam pościg i teraz straty. Polacy mieli 8, więc wiersz 7-8 dla straty rosyjskie. 6 przy 7-8. No, ostatni rzut, który im by nie przyniósł strat. I straty polskie. Rosjanie mieli 3-4. Też bez strat. No szkoda. Mogło pójść lepiej. Teraz walka tutaj. Polacy. Polscy strzelcy konni mogą spróbować ostrzelać. Zarówno ci, jak i ci. I to każdy po 2 razy. 4, 5, 9, 7. Bez efektu. Więc zobaczmy ich siłę. 3-1 i 3-2 SK. 3, 5 i 3-4 ułani. 3. Czyli mam łącznie 8 przeciwko 1, ponieważ artyleria, kiedy walczy bezpośrednio, ma zawsze tylko 1 punkt siły. Czyli mam plus 4 za różnicę za stosunek sił i atakuję Rosjan, którzy się bronią w wiosce, co daje mi minus 2. A zatem mam plus 4 i minus 2, co mi daje plus 2. 5. Czyli Rosjanom się udało. Test morale dla Polaków po kolei. Od tej strony będę szedł. 9. Ho, ho, ho. 1, 2. Rozbici. No, szarża na działa to nie taka prosta sprawa, jak widać. 9. Też rozbici. I 9. No proszę. To się ruscy kanonierzy tym razem popisali. Następnie test dla Rosjan. Zdali. I straty. Polacy mieli 8 i minus 2. Czyli wiersz 7, 8, minus 2 oznacza 3, 4. 9 przy 3, 4. Jedna strata dla Rosjan. Czyli tam parę dział czy kanonierów nasi pognali. Straty polskie. Rosjanie mieli 1, 2. Czyli wiersz 1, 1, mieli 1, czyli wiersz 1, 2 i plus 2, czyli wiersz 5, 6 i 7. Polacy bez strat. Ciekawy wynik, muszę przyznać. Ale w sumie dla Rosjan całkiem korzystny.
Teraz rosyjska artyleria. Teraz faza Rosjan. Najpierw rosyjska artyleria bierze na cel tych polskich strzelców konnych. 9 strzela z jednego punktu siły na jednym polu. Trafiła. Ha. 3, 2 SK ponosi jedną stratę. Zostało mu tylko jeden punkt siły, no proszę. I teraz ruch Rosjan. Więc tak, Rosjanie otrzymują w tym etapie posiłki w postaci dwóch szwadronów strzelców konnych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I nie, Polacy nie mogą kontrszarżować, bo są w strefie kontroli wroga. 7. Rosjanie mogą za to szarżować. Zobaczymy, czy tak, Imperium kontratakuje, coś nam tutaj da. Teraz tak, jeżeli chodzi z kolei o drugie skrzydło, to tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Tymi Rosjanami przyjmę postawę obronną, albo może cofnę się nawet za... Nie, przyjmę pozycję obronną. Gdybym cofnął się za strumień, to miałbym co prawda trochę lepszą pozycję do obrony, ale byłoby mnie łatwo już wyrzucić za planszę, a tego nie chcę. Ci z kolei wykonują odskok tutaj. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ruch Rosjan. Przechodzimy do rosyjskiej fazy walki. Najpierw tutaj. Rosyjscy strzelcy konni przeciwko polskim strzelcom konnym, więc najpierw Rosjanie strzelają dwa razy z trójki. 9 i 6, nic. Teraz Polacy strzelają. 2 i 8, bez efektu. I teraz tak, Rosjanie mają 3, Polacy 1, czyli 3 do 1 dla Rosjan, czyli plus 3. I Polacy są zdezorganizowani, zatem Rosjanie mają plus 1, a zatem Rosjanie mają łącznie plus 4. I 2, czyli 6. 6 to jest wynik 1T dla Polaków, czyli Polacy muszą się cofnąć o 1 i przejść test morale. Nie zdali, czyli cofają się o kolejne 2 i są rozbici. No proszę. A Rosjanie test morale zdali, w związku z czym mogą się przesunąć tutaj. I straty. Rosjanie mieli 3. 8 z trójki. Polacy wyszli jeszcze cało. Polacy mieli 1 i 10. Zadali Ruskim jedną stratę. Na do widzenia. Następnie tutaj. Rosjanie tutaj szarżują, więc mają 9. Polacy nie szarżują, ale mogą odpowiedzieć ogniem. 7 i 10. Ta jednostka ma ile punktów siły? 3, 1 SK? 3, czyli z trójki, dziesiątka. Nie, to jest wciąż za mało, czyli bez efektu. Zatem tak, Rosjanie mają 3, mają 9 na 3, to jest 3 do 1, plus 1 za szarże, czyli plus 4, i plus 1 za atak na jednostkę zdezorganizowaną, to daje plus 5 do rzutu kością. 8. 8, 1D i TP. Czyli Polacy są rozbici. No proszę, jak tu się zmieniła sytuacja nagle? Czyli muszą się o 2 pola cofnąć kolejne. Rosjanie wykonują pościg na to pole. I rzucamy za straty. Rosjanie mieli 9. 7 z 9. Jeden punkt siły straty dla Polaków. To była 3-1 SK. Polacy natomiast mieli 3. Siódemka z trójki. Bez strat. No to i mówię rzeczywiście Imperium Strikes Back. Empire Strikes Back. Czy jak kto woli. Tutaj to właściwie car. Strikes back. I to nam kończy siódmy etap gry. Przechodzimy do etapu ósmego. Najpierw rzut za inicjatywę. Dla Polaków 3, dla Rosjan
5. Wow! Czyli inicjatywa przechodzi w ręce Rosjan. Może, żebym o tym pamiętał, to położę sobie na torze żeton rosyjski. Następnie faza dowodzenia. I tak. Rosjan ma wszystkich swoich chłopaków w zasięgu, więc może spokojnie zdjąć żetony braku dowodzenia. Dwernicki 1-2, tak, wszystkich. Tyle dobrego, że przynajmniej Polacy są w pełni dowodzeni. Geismar się tutaj pojawił, więc ta artyleria także odzyskuje dowodzenie. Następnie faza reorganizacji. Oj, to się Polakom przyda. Najpierw tu. Nie udało się. Chociaż raz. 9, a dowódca jest na polu obok, czyli 8, a to i tak za mało. Następnie tu. Udało się. Teraz tutaj. 7, udało się. Dobrze zrobiłem, przesuwając tutaj tych strzelców konnych. Inaczej miałbym wszystkie polskie jednostki zdezorganizowane albo rozbite. Teraz tutaj. Nie udało się. Nie udało się. I Rosjanie. Tutaj nie udało się. No to byłoby tyle, jeżeli chodzi o rosyjski ruch, następnie o dezorganizację. Rosjanie nie mogą strzelać artyleją, więc przechodzimy do rosyjskiej fazy ruchu. Czyżby się pojawiła dla Rosjan szansa na odwrócenie losu bitwy? Zobaczmy. Tutaj będzie trzeba stoczyć walkę, więc nie. Natomiast tą kawalerią 1, 2, 3 i 4. Co prawda nie ma opcji szarży, bo są wzgórza, ale być może sprawi to, że Polaków trochę zaboli ta walka. Okej, okay, natomiast rosyjską artylerię przesunę w ten sposób. Może? Okej, okay, i to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch na tym skrzydle. I teraz tutaj. Tutaj będę zbierał Rosjan, więc na razie nic nie będę robił. I tutaj tymi kawalerzystami cofnę się na to pole. Ok, to by było tyle. Czas na walkę. Najpierw tutaj. Rosyjscy strzelcy konni przeciwko polskim Krakusom. Więc najpierw Rosjanie strzelają dwa razy do Krakusów. Pudło. Pudło. I tak, mają 3 przeciwko Krakusom. Sprawdźmy, mają 3? Nie, mają 2. Mają 2 przeciwko Krakusom 2, czyli stosunek sił 1-1 bez modyfikatora rzut kością, a przepraszam, modyfikator dla Polaków za dowódcę, czyli minus 1, czyli plus 1, czyli dla Rosjan negatywny, czyli Rosjanie atakują z siłą minus 1, 3. Czyli test morale dla Polaków zdany, test morale dla Rosjan zdany, czyli Rosjanie muszą się cofnąć o jedno pole. Polacy mogą wykonać pościg, tylko pytanie, czy chce wykonać ten pościg. Nie, nie chce wykonać, tak żeby miał potem dowódcę, który by mógł tutaj pozostać i wspierać tych, więc nie. Zatem straty. Obie strony miały po 2, więc najpierw straty rosyjskie, 5, bez strat, straty polskie, 8, chyba też bez strat. Tak, bez strat. Dobrze, następnie tutaj. Tu Rosjanie atakują z siłą 3 i strzelają 2 razy. 5, 9 pudło. Polacy też strzelają 2 razy. O! Czyżby zaliczyli trafienie? 3, 1 SK ma 2 punkty siły i 12. Co prawda jest dezorganizowany, ale dezorganizacja chyba nie ma wpływu na walkę ogniową. Nie, nie ma wpływu na walkę ogniową. Zatem Rosjanie ponoszą jedną stratę i drugi strzał pudło, a zatem rosyjski 1 SKW ponosi jedną stratę i musi dodatkowo wykonać test na ranę dowódcy. Udało się. A zatem tak, Rosjanie mają 2, Polacy 2, więc jest 1-1 i Polacy są zdezorganizowani, więc Rosjanie mają plus 1. A zatem atakują siłą plus 1 i mamy 3. Czyli test morale dla Polaków zdany, test morale dla Rosjan zdany i odwrót Rosjan o jedno pole. Polacy nie ścigają. I teraz straty. Rosjanie mieli 2, Polacy bez strat.
Polacy też 2, Rosjanie bez strat. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o działania Rosjan, teraz działania Polaków. Myślę, że Polakami bardziej bym chciał się zbierać w tym momencie, więc tak, tych przesuwam 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak żeby byli koło dowódcy. Tych dowódcy Dwernickiego przesunę nawet tutaj, aby mógł wspierać tą rozproszoną jednostkę. Strzelcy konni 1, 2, 3 deklarują szarżę, 4, 5, żeton szarży. Rosjanie deklarują kontrszarżę 6 i musimy ją rozstrzygnąć. Polacy mieli 3, Rosjanie mieli 2. A zatem Rosjanie mają 6 do 9, co daje im 1 do 1,5, czyli minus 1 do ataku. 2. No to nie wyszło. Test morale dla Rosjan zdany, czyli cofają się o 1. Tracą żeton szarży. Polacy test morale zdali, a zatem kąty mogą się poruszyć dalej i zachować żeton szarży. I teraz straty. Polacy mieli 9. 6 przy 9. 1 punkt siły. Jednak Rosjanie tracą. Czyli 1 SKW traci. I rzućmy za rosyjskiego dowódcę. 7 przeżył. I teraz straty polskie. Rosjanie mieli 6. 10 też chyba ponieśli jedną stratę. Tak, Polacy też ponieśli jedną stratę. To był 3-3 SK. Ok, to na tym odcinku byłoby wszystko. Ja tutaj muszę pozbierać przede wszystkim te moje rozproszone jednostki na razie. I teraz tu. Polska piechota wchodzi tu. Drugi batalion wchodzi tu. Kawaleria 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ten batalion wchodzi tu, ten szwadron kawalerii tu. No, czyli Polacy na razie ten etap wykorzystują, żeby się zreorganizować nieco i w tym momencie walki. Polski batalion piechoty atakuje rosyjską kawalerię i ją najpierw ostrzeliwuje. 9, 9 z czwórki. Niestety pudło. Po stronie rosyjskiej mamy strzelców konnych, więc mogą oddać. 3 SKP ma 2 punkty siły. 1, 2. Więc pudło. I teraz siła. Polacy mają 4, Rosjanie mają 3 SKP ma 2 i 2 SKP ma 1, czyli 3, 4 przeciwko 3 to jest 1 do 1. Jedna rosyjska jednostka jest zdezorganizowana, czyli plus 1 dla Polaków i atak jest tutaj nieczystym. Czyli Polacy atakują z plus 1. O, teraz im rzut wyszedł, 7. Czyli Rosjanie muszą wykonać testy morale i się wycofać o jedno pole. 8 zdali, a teraz zdezorganizowani zdali. A zatem cofają się o jedno pole. O, i tutaj nie zdjąłem, widzę, zapomniałem. A nie, dobrze, zdjąłem, że to na braku dowodzenia. Okej, już myślałem, że nie zdjąłem, więc Polacy mogą zająć. A nie, Polacy muszą najpierw test morale zdać. Zdali, mogą zająć to pole. I teraz straty. Polacy mieli 4. 7 przy czwórce bez strat po stronie Rosjan. Rosjanie mieli 3. O! 2 punkty siły. No proszę. Zdecydowanie losy bitwy się zaczynają chyba powoli odwracać. Bo Rosjanie zaczynają zadawać Polakom coraz to boleśniejsze straty. I teraz tu. Tu mam 3-3 SK. 6 przeciwko 1 SKW 1. Rosjanie mogą strzelić do razy, ale musieli mieć 12, żeby uzyskać trafienie. Nic z tego.
A zatem tak, Polacy mają 6 przeciwko 1, co daje 4, plus 4 do 1 i plus 1 za szarże, czyli plus 5 łącznie. 6, czyli Rosjanie cofają się o jedno pole i przechodzą test morale. Nie zdali tym razem. Polacy też testują morale. Zdali, więc mogą wykonać pościg i straty. Polacy mieli 6. 10 z 6. 1 punkt siły dla Rosjan mniej, czyli 1 SKW jest eliminowany. Rzućmy za dowódcę. Udało mu się, więc przechodzi na najbliższą sojuszniczą jednostkę. I teraz straty polskie. 3. Bez strat. Więc to zamyka ten etap gry. Przechodzimy do kolejnego. Zaczynamy od rzutu na inicjatywkę. Dla Polaków 2, dla Rosjan 5. Czyli inicjatywa pozostaje w ręku rosyjskim. Teraz dowodzenie. Po stronie polskiej to wszystko jest dowodzone, natomiast ten jeden tutaj bardziej wysunięty szwadron nie jest. Po stronie tutaj wszystko jest dowodzone. Po stronie rosyjskiej też właściwie w tym momencie już wszystko, niewiele zostało, ale to co zostało jest dowodzone. Teraz reorganizacja. Najpierw Polacy. Tutaj. No. Wspaniale. Następnie tu. No już nie wspaniale. Tu. Już trochę lepiej. I teraz tutaj. Tu. 4. I ci są pozbierani. Po stronie rosyjskiej tutaj wszyscy, tutaj nie, tu są chyba wszyscy pozbierani. Nie, ci nie są, ale nie mogę, bo są w strefie kontroli nieprzyjaciela. A tu są pozbierani. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o rosyjską, o zbieranie. Przechodzimy do rosyjskiej fazy ostrzału artyleryjskiego. Rosyjska artyleria jest tu wycelowana, więc 1, 2, 3. Ma polską artylerię w zasięgu, ale nic z tego, nie przyszedł w takim wyniku. A zatem możemy przejść do rosyjskiej fazy ruchu. I teraz pytanie brzmi, czy Rosjanie w ogóle mają coś do zrobienia od strony ruchowej. Myślę, że tak. Zadeklaruję tymi strzelcami konnymi szarżę tutaj. Polacy deklarują kontrszarżę. A zatem tak i tak. Zobaczmy, czy to coś da. Rosyjski 3 SKW ma 2. Polscy Krakusi też mają 2, więc mamy 6 z 6 bez modyfikatorów. Zatem Polacy są stroną atakującą i wyrzucili 1. No to im nie wyszło, więc test morale dla każdej ze stron. Najpierw dla Polaków zdany, teraz dla Rosjan zdany. A zatem Polacy tracą żeton szarży, cofają się o jedno pole. Rosjanie zachowują żeton szarży, przesuwają się tu. I teraz straty. Polacy mieli 6. 6 i 6 to jest bez strat. Tak. Rosjanie też mieli 6. 7 z 6. Czy to są straty? No już nie. To jeszcze jest o 1 za mało, żeby uzyskać wynik pozwalający na zadanie strat wrogowi. I teraz to skrzydło. Ja wykorzystam sytuację i zaatakuję całą rosyjską kawalerią tych polskich piechurów. Spróbować sformować czworobok. Musieliby zdać test morale. O, udało im się. Udało im się, czyli mogę przypołożyć ten żeton czworoboku. Ponieważ ci wykonywali ruch w strefie kontroli Polaków, to dzięki temu mogłem wykonać ten czworobok. Gdyby nie wykonali tego ruchu, to bym nie mógł teraz zrobić tego czworoboku, ale tak to mogłem. Ok, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch Rosjan. Przechodzimy do fazy walki Rosjan. Tu mamy 6 przeciwko 2, co daje 3 do 1, czyli plus 3 do Rosjan. 8. Polacy mają 1 i dezorganizacja. Rosjanie test morale zdany.
i straty. Polacy, Rosjanie mieli siłę 6. Polacy bez strat. Polacy mieli siłę 2. Rosjanie bez strat. Następnie tutaj. Najpierw rosyjscy strzelcy konni strzelają. Myślę, że wykorzystam wszystkich łącznie. Czyli tak, jeden SKW ma... Przepraszam, P. Jeden SKP ma 3. 3 SKP ma 2, czyli 5. I 2 SKP ma 1, czyli ma łącznie 6 punktów siły. Czyli strzelę do Polaków z 6 punktów siły. Pudło. Drugi strzał. Też pudło. Ach, niestety. Mogłem oczywiście każdą z tych jednostek z osobna strzelać, ale to nie wiem, czy by to miało większe szanse. Zatem atakuję szóstką, dwójkę, co mi daje 3 do 1. Dodatkowo atakuję od tyłu, więc mam plus 2, czyli mam 5 do 1. I jako, że atakuję czworobok, to mam minus 2, więc mam 3 do 1. I atakuje przez strumień, czyli mam 2 do 1. A, i Polacy mogą się jeszcze odgryźć ostrzałem karabinowym, bez efektu, czyli mam plus 2, czyli atakuje siłą plus 2 i 2, to 4, czyli testy morale dla każdego. Najpierw dla Rosjan, tu, nie zdali, teraz tu, 7 i 5, zdali. Teraz dla Polaków 8 zdali. Więc straty. Rosjanie mieli 6 i minus 1 za atak przez strumień, czyli 5, 6, czyli 3, 4. Siódemka bez strat. Polacy mieli 2 plus 1 za strumień, czyli 3, 4. Siódemka też bez strat. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o Rosjan. Możemy przejść do Polaków. Zatem tak, tutaj Polakami uderzę na Geismara. Tą kawalerię przesunę tutaj, żeby zaatakowała rosyjskie działa. Tą polską kawalerią zaszarżuję tutaj. A polską piechotę... przesunę na to pole. Wykonam nimi atak na Rosjan. 1, 2, 3. A tyle ja tu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch Polaków. I czas na walki. Najpierw tutaj. Więc tak, tymi strzelcami konnymi mogę ostrzelać Rosjan. Mam 3, 1 SK, ma 2 punkty siły. 1, 2. Ok. Raczej było oczywiste, że to nic niewiele przyniesie. A zatem tak, dwójka, dwójka i 3, 4, łani, trójka. Czyli 7. Na 2. Przy czym, przepraszam, Rosjanie też mogą strzelać. 1, 2. Czyli mam 7 na 2, to mi daje 3 do 1. Czyli plus 3 i plus 1 za dowódcę, czyli plus 4. 1, piątka. Fatalnie. Już liczyłem na jakiś spektakularny sukces, a tu mała piątka, więc testy morale. A zaraz, czy Rosjanie nie są rozbici? Nie, przepraszam, nie są zdezorganizowani, więc testy morale dla Polaków. Krakusi. Krakusi rozbici, jeszcze się nam zdarzyli. Następnie strzelcy konni dali radę i ułani dali radę. Teraz Rosjanie dali radę. Więc straty. Polacy mieli 7. O! 12 przy siódemce. 3 punkty siły. Czyli pogrom. Dosłownie pogrom Rosjan. Dowódcy, rzut za dowódcę. Udało mu się. I straty Polaków. Rosjanie mieli 2. Bez strat. Następnie Polacy atakują tutaj artylerię. Atakują ją od tyłu, więc nie może ich nawet ostrzelać. Oni mogą ją ostrzelać. 8 i 4. Bez efektu.
Czyli mam 3-1 SK. Ma 2 punkty siły. Przeciwko 1 artylerii, co daje mi 2 do 1. Plus 2, ponieważ atakuje z tylnej strefy, czyli mam plus 3. I minus 2 za atak wioskę, czyli mam ostatecznie wynik plus 1. Bez szału. Ale rzut dobry. 7. O, to jest ciekawa sytuacja, bo tak, artyleria musi się w takiej sytuacji wycofać. Może najpierw zróbmy do artylerii rosyjskiej test morale. Zdała. I teraz tak, jeżeli Polakom wyjdzie test morale, to Rosjanie będą się musieli będą mogli zająć pole, z którego by się musieli wycofać Rosjanie, a wtedy rosyjska artyleria jest automatycznie eliminowana. Ale Polakom nie wyszedł test morale. Czyli nie mogą zająć tego pola, zatem Rosjanie tylko ponoszą jeden punkt siły strat za niekorzystny odwrót, ale to im i tak zadaje ostatni punkt strat, więc są eliminowani. Więc rzut za dowódcę przeżył. Ale i tak już nie ma czym dowodzić. Teraz tutaj. Najpierw polska piechota atakuje rosyjską kawalerię. Rosjanie deklarują, że odskakują. Następnie tutaj polska kawaleria szarżuje na rosyjską kawalerię. I tak, polscy ułani 3-2 mają 2 punkty siły, czyli 6. Przeciwko Rosjanom mającym 2 i 1. Czyli mam 2 do 1, czyli plus 2. Następnie plus 2 za atak z tylnej strefy, czyli plus 4. I plus 1 za modyfikator szarży, czyli Polacy mają łącznie plus 5. 5 i 5 daje 10. 10 oznacza w tym przypadku 1, D i T. Czyli Rosjanie muszą się cofnąć o jedno pole. Są dezorganizowani, czyli ci są automatycznie rozbijani. I muszą zdać jeszcze jeden test morale. Najpierw dla tych, którzy są zdezorganizowani, zdali. Teraz dla tych, co są rozbici, zdali. Tyle, że tak, ci, którzy są rozbici, muszą się cofnąć jeszcze o dwa pola. Zatem jeden i w tej sytuacji muszą już wyjść za planszę, bo wszystkie ich tylne pola są polami poza planszą. Więc odstawię ich tutaj, żeby ich nie pomylić, ponieważ za jednostki, które zostały zmuszone do opuszczenia planszy, punkty zwycięstwa są przydzielane trochę inaczej niż za jednostki, które zostały zniszczone. Polscy ułani wjeżdżają tutaj, żeton szarży zdejmujemy i walka, znaczy straty. Polacy mieli 6, 6 przy 6 bez strat. Rosjanie 3, też bez strat. Więc to zamyka kolejny etap gry. Przechodzimy do następnego. I tak, zaczynamy od rzutu na inicjatywę. 4 dla Polaków, 5 dla Rosjan. Czyli inicjatywę zachowają mimo wszystko Rosjanie. Następnie reorganizacja Polaków. Tutaj. Nie udało się. A nie, udało się, przepraszam. Minus 2 za dowódcę na tym polu. Następnie obok. 8. Też minus 1 za dowódcę na sąsiednim polu, czyli udało się. I teraz dla tych rozbitych. No, tu się nie udało. Następnie Rosjan. Najpierw ułani. Udało się. Ci są w całości, ci są w całości. Ci też. Czyli Polacy nie mają się gdzie reorganizować. I przechodzimy tak naprawdę w tym momencie do rosyjskiej fazy ruchu. Więc Geismar może po prostu uciec z planszy, bo nic innego mu już nie zostało. Natomiast tutaj. Tu mogę wykonać tylko zwrot i spróbować zaatakować Polaków całością moich sił. Ciężko to będzie cokolwiek osiągnąć. No ale zobaczymy. Więc Rosjanie mają, jeden ma 3, a 3 ma 2, czyli strzelam łącznie z siłą 5, pudło, o, 12, minus 1, czyli polscy ułani tracą jeden punkt siły i atak.
Rosjanie mają 5 przeciwko 1, to daje 4 do, plus 4, 4 do 1, czyli plus 4, ale że atakują z bagien, chwilka. Bagna. 1 czwarta atakującego. No właśnie. A ile tutaj mieli ci? 3, 2, czyli by mieli 1, a zatem atakuje z siłą 4. Znaczy atakuje z siłą 4 przeciwko 1, czyli mam plus 4 do rzutu kością i 9. No, to się Rosjanom udało. 8, 9 to jest 1D i TP. Czyli Polacy cofają się o jedno pole, są dezorganizowani. Rosjanie mogą wykonać pościg na to pole. I straty. Rosjanie mieli 4, bez strat. Polaków, Polacy mieli 1, 7 bez strat. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ruch Rosjan, o walkę Rosjan. Przechodzimy do fazy ruchu Polaków. I tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu zdejmuję czworobok. Wprowadzam ten batalion, wprowadzam tu, ten batalion, wprowadzam tu, ten batalion, obracam tu. 1, 2, 3. I to by było tyle właściwie, a jeżeli chodzi o Polaków. A zatem tak, zacznę od tutaj, od ostrzału tej rosyjskiej artylerii, przepraszam, kawalerii. Tyle, że Rosjanie deklarują kolejny odskok, wykonują go tu. Polacy mogą więc zająć to pole. I teraz polska kawaleria atakuje tu rosyjskich strzelców konnych. Rosjanie mogą strzelić sobie dwa razy. Jeden, dwa, nic z tego. A zatem Polacy mają 3-2, przepraszam, 3-1 i 3-2. 3-1 ma 3, 3-2 ma 1, czyli mam 4 przeciwko... dwójce, czyli 2 do 1, czyli plus 2, plus 2 za dowódcę, czyli plus 4 i plus 1 za fakt, że przeciwnik jest zdezorganizowany, czyli łącznie mam plus 5. 9. 1D, czyli Rosjanie są zdezorganizowani, cofają się tu, przepraszam, cofają się o jedno pole za wynik 1, następnie są rozbici, więc muszą się cofnąć o dwa pola, 1 i 2, też są zmuszeni do odwrotu. Sprawdźmy tylko jeszcze straty Polaków. Rosjanie mieli 2, 6 bez strat. I to właściwie, myślę, mogę w tym momencie zamknąć grę spokojnie. Rosjanom została na planszy tylko jedna zdezorganizowana jednostka kawalerii, która nic nie może zrobić, więc sytuacja właściwie jest rozwiązana definitywnie. Tym razem bitwę zdecydowanie wygrali Polacy. Mimo drobnego kryzysu, jaki miał miejsce tutaj w pewnym momencie, kiedy Geismar przybył na pole bitwy, ostatecznie jednak przewaga liczebna Polaków zrobiła swoje i bitwa zakończyła się, można powiedzieć, całkiem historycznie, tak jak powinna się zakończyć. Jak powiedziałem, raz mi się zdarzyło wygrać tę bitwę Rosjanami, kiedy to rzeczywiście przy bardzo dobrych rzutach na tym odcinku Rosjanom udało się praktycznie rozgonić grupę Dwernickiego, zadając jej bardzo duże straty i nawet zająć Głużnicę, dzięki czemu zdobyli jeszcze dodatkowe punkty i minimalnie, chyba bodajże jednym punktem tylko, ale wygrali. Natomiast tak, to generalnie jest to rzeczywiście trudna bitwa dla Rosjan, no ale winić za to trzeba głupotę Geismara, który dał się w taką bitwę wmanewrować, zresztą z własnej nieprzymuszonej woli. Więc to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za uwagę.